Cześć, witajcie na dzisiejszym filmie. Dzisiaj nietypowo inna kolekcja. Chciałem Wam zaprezentować kolekcję retro. Kolekcja pochodzi z roku 1990. Są to naklejki chronionych zwierząt na całym świecie, czyli Światowa Fundacja Ochrony Przyrody, WWF, Panda, ilustrowany album Panda, zwierzęta chronione. Pierwsza kolekcja Panini oficjalna, która wyszła w Polsce. Było to zaraz po zmianie ustroju w państwie polskim w końcem 89 roku. Wyszła pani w telewizji i powiedziała, że dnia tego i tego zakończył się w Polsce komunizm. I mieliśmy tu pierwszy powiew zachodu zaraz. Zbieranie naklejek ze zwierzętami. Kupowało się saszetki, tak jak teraz piłkarze czy inne kolekcje. Kupowało się saszetki. W środku było 6 naklejek. No i można było sobie je wklejać. Jest tutaj prawie większość, brakuje 30 sztuk, ponieważ robiło się to wtedy tak, że wysyłało się te z drugiej strony te karteczki i oni wtedy wysyłali brakujące 30 sztuk, no ale niestety te naklejki nie dotarły z jakichś powodów. Album prezentuje się tak, tu pierwsza nalepeczka, symbol WWF Panda, no i później mieliśmy tematycznie na przykład planeta pełna życia. I mamy tu zwierzęta z całego globu. Wielkie prerie, czyli tutaj Ameryka Północna. No i brakuje 21. Także ten album ma już 30 lat. Kolekcja Panini w Polsce. Wcześniej było je za komuny. Były inne albumy, były takie skromne. Pamiętam, miałem Młynarczyka na nalepce. Albo były wydawane przez polskie wydawnictwa takie albumy w formie zeszytów. Ja kiedyś będę gdzieś posiadał, to Wam zaprezentuję. Góry Skaliste, Dolina Śmierci. Większość tych nalepek pamiętam, tak mi się wtedy utrwaliły. Tą wydrę morską. Raj na Karaibach, w cieniu lasów, Ameryka Południowa. Zbierało się nalepki i można było przeczytać. Boa psi. Niektóre piękne, niektóre groźne. Węże, gady, ssaki, papugi, ich towarzystwo na przykład. Na pampasach. A więc tak to wyglądało dla tych, co dopiero zaczęli coś zbierać, bądź nie mają pojęcia. To była pierwsza kolekcja Panini nalepek po zmianie ustroju. Rok, początek roku 90. Wojna w Iraku, to wszystko pamiętam. Świat małp był, pusta ziemia. Madagaskar, tu Madagaskar brakuje 2 nalepek. Zawsze mi się podobają zwierzęta z Madagaskaru, są inne, dlatego że ten kontynent był od reszty odcięty, tak jak Australia. Całkiem inne formy życia się rozwinęły. Starożytne Królestwo Jeleni, okolice Morza Śródziemnego. Ja Wam jakieś zrobię zbliżenia niewielkie, nie będę wszystkich nalepek przedstawiał. Makuri, czyli koza świdłoroga. No, ciekawe. Takin. Niektóre zwierzęta, to nawet teraz patrzę, to są bardzo, bardzo rzadkie, nieznane. Bezkresna tajga i kraina jezior. Stepy i pustynie. Puszcza Tygrysa. W obfitości lasów. Świat mangrowych rzek i moczarów. Jakże ten kanał był kolekcjonerski, więc od czasu do czasu będzie coś innego. Mam w zanadrzu kilka rzeczy. Zamierzam to zaprezentować. Gołąb koroniasty. Ciekawy. Jak paw prawie. Skok kangura, torbacze właśnie. Australia to samo. Całkiem inne zwierzęta niż na reszcie kontynentów. Scynka australijska. Kolczaste diabły. Podwodny ogród. Tych nalepek jest około 300. Zobaczymy, bo tam na końcu są wszystkie, więc
Przeludnione wyspy. Wyspy Darwina. Czyli ptaki, gady, żółwie, foki. Mamy tutaj kraina bezlitosnych lodów, czyli Antarktyda i Arktyka. Niedźwiedź polarny, foka, ramparcia. Bezlotek Humboldta, czyli pingwin jakiś. Albo podobny do pingwina. I na końcu zwierzęta, których nigdy nie zobaczymy, czyli drąd dodo, papuga karolińska, tarpan, zebra równikowa. Widzicie, taka do połowy tylko zebra była. Moa olbrzymi, jakiś taki mega struś. No, musiały być ciekawe gatunki. Struś madagaskarski, też potężny. Widać, że polowano na takie zwierzęta, ponieważ to było zasób, duży zasób żywności. Zagrożone zwierzęta dlaczego? Czyli tutaj mamy skażenie ziemi, plamy ropy na wodzie. 30 lat temu mówiono o czymś takim, kusownictwo. To dokładnie pamiętam, z dwóch nalepek się składają takie. Dzisiaj zagrożone zwierzęta dlaczego? Dzisiaj ta strona by inaczej wyglądała, ja wiem jak, nie będę mówił. No i tutaj różnego rodzaju masakra wielorybów, pożary w lasach, eksplozje nuklearne. O tym się teraz nie mówi. Mówi się, że dziurę ozonową robią inni. 350-351 eksplozje nuklearne. Zwierzęta uratowane od wyginięcia. No i ostatni jest lew. 360 nalepek. No właśnie, 360 nalepek było. I na końcu albumik wygląda tak. Ten kalendarzyk też się za coś otrzymywało. Chyba też trzeba było wysłać 100 tych. Jak otwieramy nalepkę, to zostaje nam ten papierek i 100 tych papierków trzeba było wysłać, żeby dostać taką nalepeczkę. Dobrze, zrobię Wam jeszcze zbliżenia co niektórych nalepek. Niedźwiedź polarny. Nosorożec indyjski, koala, głuszec mądry, monarcha wędrowny, piękny motyl. Tą nalepkę zawsze pamiętam, wydra morska, myszoryjka, ocelot. Gadacz nocny. W sumie można by taki kanał założyć, jak ktoś w nocy coś nagrywa. Gadacz nocny. Okapi. Kolobus. Kolobus. Lemur pstry, czyli król Julian. Lemur myszaty. Niedźwiedź brunatny, czyli Ursus. Popularny król naszych lasów. Milu, jeleń. Takin. Niepylak Apollo. Nil Gai. Czyli ja Wam tak przedstawiam bardziej takie nieznane zwierzęta. Gibon. Giboniasty. Tutaj pan nosacz jest jedną z niezwykłych małp. Samiec ma olbrzymi nos, zaś samica zadarty, podniesiony. Długość samca 75 cm, samica 60. Żyją w przybrzeżnych lasach na Borneo. Jest gatunkiem zagrożonym. Około 60 okazów jest trzymanych w ogrodach zoologicznych. Czyli nosacz popularny ostatnio na memach. Kot złoty. Wombat tasmański. Giek. Skrzypłocz. Karata. Maleo. Bezlotek królewski. No i tu są te zwierzęta, które wyginęły. Krowa morska Stellera. Czyli jakaś taka duża foka bądź wilk
morski. Moaol, moła, odbrzymi. Odbrzymi, a nie olbrzymi? Odbrzymi, dobrze, to taka jest nazwa. Dinornis maximus, ten duży ptak, który nie umiał latać, osiągał wysokość 4 metry i ważył około 250 kg. Żył w Nowej Zelandii. Znaleziono jedynie szczątki szkieletu, dzięki czemu można było dziś zorientować się co do jego wyglądu i trybu życia, więc no, musiał być potężną kupą mięsa, dlatego wyginął. No i tutaj przyczyny zanieczyszczeń środowiska naturalnego, między innymi eksplozje nuklearne. Ze zwierząt uratowanych mamy tutaj żubr. Czyli jak ktoś mieszka na Podkarpaciu, tam w Beskidzie Niskim na wolności nawet żyją żubry, ponieważ czytałem opisy, jak tam ktoś szedł i natknął się na żubry. U mnie najbliżej są w Pszczynie, w zagrodzie. Także to są te zwierzęta, które zostały uratowane od wyginięcia. No i to by było na tyle. Ja Wam dziękuję, kto oglądał cały filmik, to dziękuję mu serdecznie. Chciałem zawsze nagrać ten album, no i dzisiaj się to stało. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!